Jaka częstotliwość dźwięku jest dla nas źródłem wewnętrznej harmonii i czy została ona nam celowo odebrana? Rządy na całym świecie w pewnym momencie postanowiły nakazać wszystkim dostrojenie się do częstotliwości 440 Hz. Istnieje podejrzenie, że częstotliwość 440 Hz ma w sobie coś złowieszczego. Mówi się, że Fundacja Rockefellera miała interes w tym, aby Stany Zjednoczone wprowadziły normę 440 Hz w 1935 roku, co doprowadziło do przejęcia kontroli nad światem muzyki. Według tej teorii przestrojenie całej muzyki na świecie właśnie do 440 Hz przekształca ją w oręż wojenny. Istnieje wiele rzetelnych badań potwierdzających szkodliwy wpływ tej częstotliwości na ludzkość. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy przejście z częstotliwości 432 Hz na 440 Hz ma wpływ na ludzi? Podobno w wyniku tej zmiany ludzie zaczęli myśleć i zachowywać się w pewien określony sposób. Popadają w stan głębokiego chaosu. W 1953 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO wprowadziła 440 Hz jako standard, pomimo protestów profesora Roberta Dussault z Konserwatorium Paryskiego. Jego referendum zostało podpisane przez 23 tysiące francuskich muzyków. Nalegali oni, aby nie zmieniać częstotliwości celem zachowania harmonii muzycznej. 432 Hz to częstotliwość, która może być określona mianem złotego podziału, znanego również jako boska proporcja. Muzyka dostrojona do 440 Hz jest uważana za znacznie gorszą. Gdy słuchamy takiej muzyki, to pierwszymi rzeczami, jakie dostrzegamy, są senność, zmęczenie i apatia. Archaiczne egipskie instrumenty, które do tej pory odkryto, są w większości dostrojone do 432 Hz. Głos każdej osoby ma swoją własną częstotliwość dźwięku. Myśli są również falami, które są nasycone harmonią lub dysonansem. Przez wieki indyjscy filozofowie leczyli i pielęgnowali zdrowie ludzi za pomocą głosu. W książce The Secret Power of Music David Thame twierdzi, że ciało ludzkie jest całkowicie zależne od muzyki. Badania dowodzą, że muzyka wpływa na trawienie, krążenie krwi, odżywianie, oddychanie i tym podobne. Wpływa na ciało na dwa sposoby – bezpośrednio, czyli poprzez wpływ dźwięku na komórki i narządy, oraz pośrednio, poprzez wpływ na emocje, które z kolei wpływają na wiele procesów zachodzących w ludzkim ciele. Nasza podświadomość postrzega częstotliwość 432 Hz jako pobudzającą, wyzwalającą miłość, harmonię i radość. 440 Hz z kolei kojarzy się z poczuciem kontroli, strachem i władzą. Ponadto muzyka o częstotliwości 432 Hz uspokaja, brzmi czysto i przyjemnie dla ucha, pozytywnie wpływa na czakry i rozwija naszą duchowość. W starożytnej Grecji instrumenty muzyczne były w większości dostrojone do 432 Hz. Platon, Hipokrates, Arystoteles, Pitagoras i inni wielcy myśliciele i filozofowie starożytności dysponowali bezcenną wiedzą na temat leczniczego wpływu muzyki na człowieka i uleczyli wiele chorób właśnie dzięki potędze muzyki. Amerykański matematyk i historyk J. Kennedy, który pracuje na Uniwersytecie w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, ogłosił niedawno, że udało mu się odnaleźć tajny szyfr ukryty w dziełach Platona. Kennedy twierdzi, że Platon podzielał pitagorejskie koncepcje muzyki sfer, czyli niesłyszalnych przez człowieka doskonale harmonijnych dźwięków wydawanych przez ciała niebieskie i oparł swoje prace na zasadach harmonii muzycznej. Tych samych częstotliwości dźwięku używano również w starożytnych chorałach gregoriańskich, takich jak hymn o świętym Janie Chrzcicielu.
Częstotliwość 432 Hz uzyskuje się w interesujący sposób. 24 godziny razy 60 minut razy 60 sekund równa się 86 400. Podzielone przez 2 równa się 43 200. Ważne jest, aby zrozumieć, że 432 Hz to liczba wibracji na sekundę, a 1 sekunda to dość arbitralna jednostka. W czasach starożytnych, aż do średniowiecza, godzina była dzielona na 2, 3, 4 lub 12 równych części, ale nigdy na 60. Tak więc koncepcja minuty w ogóle nie istniała. Sekundy nie były używane w ogóle, ponieważ nie istniały urządzenia, które mogłyby mierzyć tak krótkie okresy czasu. Gdybyśmy pozostali przy dzieleniu wszystkiego na 12 części, sekunda mogłaby być 1/12 minuty. Pozwala to wnioskować, że obecna definicja jest tylko zbiegiem okoliczności. Dzielenie minuty na 60 mniejszych segmentów wprowadzono dopiero w XVI wieku, ale nawet wtedy różne zegary odmierzały czas w nieco innym tempie. Chcąc ustandaryzować pomiar czasu, ludzie wyznaczyli jednostki. Pierwsze zegary, które mogły precyzyjniej odmierzać sekundy przez dłuższy czas, zostały skonstruowane dopiero w XVIII wieku. W czasach twórczości Jana Sebastiana Bacha nie istniał ustandaryzowany sposób strojenia instrumentów. Ten sam utwór mógł brzmieć zupełnie inaczej w zależności od tego, gdzie i kiedy został wykonany. Brzmienie instrumentów muzycznych zmienia się w czasie, nawet pod wpływem ciepła i zużycia mechanicznego. Tak więc do czasu wynalezienia kamertonu w 1711 roku nie dało się wprowadzić regulacji zapewniających harmonię. Jednak nawet po tym, jak zaczęto stosować ten przyrząd, nie było ujednoliconego sposobu strojenia. Pojawiła się również zależność między grubością struny a jej naprężeniem. Im większe naprężenie, tym wyższy dźwięk. Im grubsza struna, tym dźwięk niższy. Z tego właśnie powodu kontrabas ma grube struny, a skrzypce cienkie. Zaopatrzenie w grubsze struny w XIX wieku nie było jednak wcale takie proste. Produkcja strun była złożonym procesem, więc zamiast wprowadzać zmiany w procesie produkcyjnym, znacznie łatwiej było dostroić te same struny do wyższych poziomów, aby zwiększyć naprężenie, a tym samym poprawić dźwięk. Rywalizujące ze sobą o lepsze brzmienie orkiestry zaczęły stroić swoje instrumenty coraz wyżej. Przysporzyło to wielu problemów wokalistom, którym ciężko było odnaleźć się w tej sytuacji. Krąży teoria, że pod ich naciskiem francuski rząd w 1859 roku oficjalnie wprowadził standard strojenia na poziomie 435 Hz, a wiele orkiestr i teatrów operowych w Europie go zaadaptowało. Jednak w Wielkiej Brytanii francuski standard został niewłaściwie zinterpretowany. Był on rozumiany jako powiązany z określoną temperaturą, dlatego też brytyjskie orkiestry zazwyczaj stroiły na 439 Hz. Ostatecznie w 1939 roku w Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja, w wyniku której zarekomendowano stosowanie 440 Hz jako kompromisu pomiędzy różnymi systemami strojenia używanymi w tamtym czasie, z których niektóre przekraczały nawet 450 Hz. Obecnie praktycznie cała muzyka komercyjna jest nastrojona na 440 Hz, jednak niektóre orkiestry symfoniczne nie przestrzegają tego standardu i dostrajają się do 441, 442 lub 443 Hz. Zaś orkiestry specjalizujące się w starszej muzyce mogą czasami używać strojenia podobnego do tego, w jakim dany utwór został napisany, czyli na przykład tylko 415 Hz. Co myślicie o całej tej sprawie?
Czy częstotliwość 440 Hz jest próbą manipulacji, czy tylko standardem, dzięki któremu muzyka brzmi tak samo na całym świecie? Napiszcie, co o tym myślicie w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!